Zaczynamy nasze spotkanie w programie Studio w Szczecinie.pl. Michał Kaczmarek, dobry wieczór. Jak co wtorek spotykamy się, żeby dyskutować o najważniejszych sprawach dotyczących naszego miasta. I jak co wtorek będę Was gorąco zachęcać do dyskusji, do zadawania pytań. A że mamy dzisiaj grona ekspertów z zakresu nieruchomości, to właśnie nasze spotkanie nieruchomością będzie poświęcone. Będziemy dyskutować o tym, czy w Szczecinie są jeszcze wolne mieszkania na wynajem i co powoduje, że ich ceny są tak wysokie. A są wysokie. I o tym za moment będziemy rozmawiali. W naszym studiu pani Katarzyna Kacprzyk, agent nieruchomości, współwłaścicielka Biura Świat Nieruchomości. Witam serdecznie. Pan Mirosław Król, Król i Partnerzy, Stowarzyszenie Mieszkanicznik. Witam serdecznie, dobry wieczór. A także pani Grażyna Szotkowska, prezes szczecińskiego TBS. Dobry wieczór państwu. Zachęcamy do zadawania pytań i zaczniemy od... Dobrze, to zacznijmy od cytatów może, jeżeli państwo pozwolicie, bo przed naszą rozmową trochę sobie powertowałem ogłoszenia. Rzeczywiście ich nie jest wcale aż tak dużo, ale też nie jest ich tak dramatycznie mało, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale jeżeli mamy coś takiego, dwupokojowe mieszkanie na Kazimierza Królewicza, 36 metrów kwadratowych, 2900 zł plus opłaty. Potem dwupokojowe mieszkanie na Orzeszkowej, czyli Niebuszewo, nie żadne Warszewo czy Gumieńce, tylko Niebuszewo. 60 metrów, 2600 zł plus czynsz. Potem mamy kawalerkę na Gumieńcach, 1950 zł, tutaj mamy 29 metrów kwadratowych. Pani Katarzyno, to są ceny z kosmosu. Ceny z kosmosu, one się biorą z tego, że niestety, ale tych nieruchomości naprawdę nie ma. Od momentu tego 24 nieszczęsnego lutego, no, na rynku nieruchomości widzimy to codziennie, telefonów jest po prostu mnóstwo. Stąd właściciele, prawdę mówiąc, mają w czym wybierać, tak? Bo jeżeli mamy tych zgłoszeń na mieszkania dwupokojowe, gdzie na tą chwilę chętni nawet nie chcą iść na prezentację, oni po prostu dzwonią i chcą od razu rezerwować ze względu na to, że słyszą nie, 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 nie. Fakt, właściciele chcą wykorzystać to, tak? No tutaj to jest ich sposób na zarobek, ale to może nie tylko ta część, jeżeli chodzi o wojnę, tutaj nie skupiamy się tylko na tym i na stronie ukraińskiej, natomiast też cała inflacja, nie ukrywam, że właściciele podnieśli też ceny wcześniej, bo już zaczynali to tak naprawdę robić od stycznia, ze względu na to, że wzrosło wszystko w górę, więc poszli za ciosem i też te mieszkania wzrosły. To jest tak, że jest to widoczne, że do 24 lutego było duże zainteresowanie, ceny rosły, ale było to, że tak powiem, w tej warstwie stabilnej, a potem po 24 lutego pyk do góry i widzimy. Już mówię, ja sobie pozwoliłam nawet zrobić dzisiaj te statystyki, jak dowiedziałam się o zaproszeniu i rzeczywiście... Nawet sama jestem trochę w szoku, bo gdzieś tam się w tym żyje, funkcjonuje na co dzień, a inaczej liczbami. No i nie ukrywam, że od tutaj styczeń, 23 stycznia do 23 lutego takich mieszkań na wynajem z systemu wymiany ofert wygenerowaliśmy 70. Natomiast od 24 lutego, czyli od tego nieszczęsnego czwartku do 24 marca 183. To jest 2,5% raza, tak, dokładnie. To są konkretne liczby z systemu wymiany ofert, więc tutaj no widać to, tak? No to jest bardzo duża różnica. No tak, drodzy państwo, to nie wiem, czy to pani Katarzyna, czy już pan Mirosław bardziej zabierze głos. No jednak, jeżeli mamy kwotę 2900 zł za dwupokojowe mieszkanie na Kazimierza Królewicza, to ja... Myślę sobie, czy na taką ofertę znajdzie się chętny. Bo tutaj 2900 plus kaucja, plus czynsz, plus prąd, plus gaz, plus te wszystkie inne rzeczy. Nagle się okaże, że zwyczajne średniej jakości mieszkanie będzie nas kosztowało miesięcznie 4000 zł lekko. Myślę, że może to być, to jest może czarny scenariusz. Natomiast myślę, że te ceny też są mimo wszystko wygórowane. Myślę, że docelowo pewnie podlegają negocjacji, natomiast faktem jest to, że jeżeli tych mieszkań nie ma, a zostały osoby, które mogą poczekać, czyli te mieszkania jeszcze mogą powstać, to pewnie takie mieszkanie znajdzie swojego nabywcę, który jest po prostu bardziej zamożny i myślę, że tutaj to wyczekiwanie jest. Myślę, że tutaj pandemia, stopy procentowe, które poszły do góry, już ten trend powodowały. Natomiast jeszcze chwilę temu pamiętajmy, że tak naprawdę booking był zakazany, bo część mieszkań było już nie w takim systemie wynajmu długoterminowego, tylko w krótkim terminie. Potem nagle w pandemii zostało to zmieniona jak gdyby funkcja tych mieszkań na długoterminowy, bo nie można było na krótko zarezerwować. Pojawił się spadek cen na rynku wynajmu tych mieszkań. No i teraz tych mieszkań było więcej, więc ceny powiedzmy były niższe. Natomiast cały czas był napływ wtedy też osób, które przyjeżdżały z Ukrainy w celach tutaj głównie ekonomicznych.
I potem przyszła wojna, która nagle spowodowała, że przyjechało ponad, w tej chwili już ponad 2 miliony osób, które muszą mieć, część rozlokowuje się u rodzin. Natomiast w pierwszym rzucie, że tak powiem, takim, który był na polską granicę, też dużo zamożnych osób, które jednak miało środki, zaczęło wynajmować i też osoby, które powiedzmy tutaj z Ukrainy już się zadomowiły, rezerwowały szybko i rozlokowywały swoje rodziny w tych... To za moment o tym porozmawiamy w tym kontekście ukraińskim, bo to jest rzeczywiście ciekawe, bo moim zdaniem osoby z Ukrainy w tym pierwszym rzucie właśnie raczej lokowały się u rodzin, a teraz dopiero pewnie myślę o wynajmach po tym miesiącu, 6 tygodniach już, więc to będzie oznaczało, że to jeszcze pewnie będzie przyspieszać. Ale to jeszcze, panie Mirosławie, jedno pytanie do pana w takim razie. Czy to, co obecnie obserwujemy i to, co też pani Katarzyna przed momentem powiedziała, czyli ta ilość ofert na rynku powoduje, że ich naprawdę jest tak mało, czy one są gdzieś wstrzymywane, przetrzymywane, pozajmowane? Bo niektórzy mają wątpliwości, jak to jest możliwe, skoro tyle się buduje i tyle mieszkań sprzedano, a tych ofert jest jednocześnie tak niewiele. My sami jako Polska bez napływu tak dużej ilości osób z zewnętrznych granic mieliśmy deficyt mieszkań, także cały czas jakby na, jako Polska z tym nie wyglądaliśmy najlepiej, natomiast teraz dostaliśmy jeszcze ten drugi ciężar i wydaje mi się, że no, jeżeli chodzi o ta ilość mieszkań, no niestety jest za mało i ona, tak jak oglądałem statystyki, to w tej chwili ofert na wynajem w całej Polsce od początku wojny do dzisiaj, to ofert spadło aż o 38, mówi się nawet ponad 40% w zależności od wyjścia. One już po prostu zostały skubnięte, mówiąc szczerze, przez ludzi, którzy byli zainteresowani. Tak, i zostają kolejne. U nas jeszcze, ja już mam w tej chwili nawet listy z rezerwacjami, że tylko ktoś nie będzie chciał przedłużyć, a już mi przed wojną osoby, które miały powiedzmy 2+1, czyli z dzieckiem, które już planowały się przeprowadzić na inne mieszkanie, które już były zadeklarowane, że kończą umowę najmu, jednak zmieniły zdanie i to się dzisiaj odbywa, ponieważ ceny wzrosły i to też ta mniejsza liczba ofert powoduje, że oni się zgadzają na jednak na gorsze warunki przez kolejny rok, a już jest kolejna lista osób, które chcą tak naprawdę odciążyć te nasze polskie rodziny, które w tej chwili też się opiekują, bo tak naprawdę oni znajdują pracę, bo w gro ludzi, które chce pracować w Polsce, znajdzie tą pracę i chcą zamarzyć o własnym mieszkaniu na wynajem, gdzie mogą po prostu jakby w swoim gospodarstwie żyć według swoich podobań. O to też będę dopytywać, bo to jest rzeczywiście bardzo interesujące, jak osoby z Ukrainy debiutujące tutaj w kraju mają sobie poradzić z takimi kosztami, ale to za moment. Pani prezes, jak pani słyszy naszych ekspertów i jednocześnie widzi oferty na rynku komercyjnym, to czy sektor publiczny ma jakąś alternatywę dla tego rozpędzonego i rozgrzanego rynku nieruchomości komercyjnych? To znaczy oferta sektora publicznego jest stała od wielu lat. Być może nawet można śmiało taką tezę powiedzieć, że w ostatnim czasie troszeczkę przyhamowała ze względu na istotny i znaczący wzrost kosztów remontów wolnych lokali mieszkalnych, pomimo ustałego poziomu od wielu lat utrzymywanego zarówno przez spółkę, jak i przez miasto w stosunku do zasobu komunalnego przez nas zarządzanego, ta kwota co roku była tam niewiele podnoszona, ale dynamika wzrostu cen robót budowlanych jest tak olbrzymia, że w tej chwili nawet trudno przewidzieć, co będzie za 3 miesiące, co będzie za pół roku. My wprawdzie mamy zakontraktowane umowy z wykonawcami na remonty tych lokali, które się zwalniają, ale spółka znalazła się też w takiej sytuacji, że z uwagi na połączenie dysponuje znacznie większym zasobem wolnych lokali. I tutaj nastawiamy się od ubiegłego roku, niezależnie od sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się jako świat po 24 lutego, nastawiamy się na wyjście z taką ofertą lokali mieszkalnych przeznaczonych dla przyszłego najemcy w zamian za remont. Tego spółka nie miała. Idziemy tu wzorem gminy miasto Szczecin, czyli ofertowania zarządu budynków i lokali komunalnych. I tych lokali będzie u nas przybywało.
Natomiast no jest to jednak oferta, która trafić powinna i może trafić do grupy osób mniej zamożnych mimo wszystko, których nie stać na taki wysoki czynsz komercyjny, o którym tu Państwo przed chwilą mówili, dlatego że wynajem tych mieszkań jest oczywiście po stawkach czynszu komunalnego i zależy od standardu mieszkania. I na przykład za takie mieszkanie, o którym Państwo mówiliście, 36 metrów, 40 metrów, to czynsz docelowo według stawek dzisiejszych, które są troszeczkę ponad 11 zł, mówię tu o czynszu komunalnym, będzie wynosił gdzieś około 300 zł. Ale do tego trzeba wydać odpowiednie środki przez 9 miesięcy lub nawet przez 12 miesięcy po to, żeby to mieszkanie dostosować do nowoczesnego standardu, czyli zrobić sobie łazienkę, zlikwidować piece kaflowe, które tam się znajdują. O tyle ta oferta naszej spółki, jak i podobna gminy Miasto Szczecin, bo działamy w tej samej płaszczyźnie oferowania mieszkań, bo jesteśmy spółką publiczną, jest o tyle atrakcyjna, że od ubiegłego roku, od pierwszej połowy ubiegłego roku, ci przyszli najemcy tych mieszkań remontowanych mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, i to w znaczącej wysokości, bo 90% kosztów wykonania łazienki w obrębie lokalu plus zmiany sposobu ogrzewania z piecowego na lokalne gazowe. Do tego jest jeszcze dotacja na wykonanie projektu. Także w sumie można nawet przy maksymalnych możliwościach około 40 tysięcy dotacji otrzymać. Jeżeli ta oferta znajdzie nabywców, a w mojej ocenie wydaje się atrakcyjna, tylko potrzeba chęci i woli, żeby przyłożyć się do własnego mieszkania, to naprawdę w tej chwili takich lokali zarówno nasza spółka, jak i Zbilk oferuje bardzo dużo. To za chwilkę też o tym porozmawiamy. Ja przypomnę naszym widzom, że to jest program Studio w Szczecinie.pl. Dzisiaj rozmawiamy o nieruchomościach. I szanowni Państwo, i tutaj będę pytać zarówno Państwa, jak i Panią Prezes, bo no, odwołujemy się jednak do tego 24 lutego i nie ukrywam, że bezpośrednim powodem naszego dzisiejszego spotkania jest w sumie też skomentowanie tej sytuacji na rynku nieruchomości po tym, kiedy no, Rosja, że tak powiem, z agresją najechała na Ukrainę. Te zmiany są gigantyczne, te zmiany są wielkie. Pytanie brzmi, czy osoby z Ukrainy, które dotarły do naszego miasta, będą w stanie sobie tutaj poradzić, jeżeli chodzi o system nieruchomości, o wynajem i o te koszty, z którymi te osoby będą musiały sobie poradzić? Jeżeli chodzi o taką codzienną sytuację, w którą tak naprawdę pracujemy, no, wynajmujemy mieszkania tak naprawdę codziennie po kilka i tych osób szukających też jest codziennie napływ. I teraz powiem tak, to są dwie grupy ludzi. Są ludzi, osób, które przyjechały, są uchodźcami, ale mieli tu znajomości, to znaczy mieli tu kogoś, kto już pracuje, kto tu funkcjonuje od 5-6 lat. To są przeważnie osoby, które nie znając języka polskiego, przychodzą na umowę ze znajomym już, który tutaj siedzi 5 lat i on po prostu tłumaczy, mają dużo prościej. Najtrudniej tak naprawdę jest osobom, którzy trafili na przykład na uniwersytet, wiem, że tam teraz jest na hali, prawda? Jest hala udostępniona dla uchodźców i te osoby ze względu na te warunki, które otrzymały, cieszą się jakby, że okej, mają bezpiecznie, na głowę im nie pada, ale przyszedł czas na to, żeby się zorganizować. Zaczynają szukać pracy, oczywiście szukają tutaj różnych możliwości. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o uchodźców, oni mają dosyć sporo możliwości w tym momencie najmu. Nie muszą się obawiać zarówno najmu zwykłego, jak i najmu okazjonalnego. Tak? Na tą chwilę to, co dla nich zostało przygotowane, powoduje, że są najemcami tak zwanymi bezpiecznymi. Więc wynajmujący też już zaczynają zwracać na to uwagę. Jest to dla nich istotne. Wynajmujący mają obawy do jednego. Czy przypadkiem nie okaże się, że minie miesiąc, te osoby na przykład zorganizują się poza Szczecinem, zostawią klucze pod wycieraczką i pójdą? No, to są takie pytania codzienne, ale to są pytania, które dostajemy tak naprawdę pewnie codziennie na twarz. Co wtedy zrobić, tak? Bo te osoby jednak, no nikt nie będzie ich tutaj... Zdarza się im się osoby wynajmujące, które mówią, no sorry, ale nie, Ukraina nie. Oczywiście. Oczywiście i jak najbardziej mają do tego prawo. Staramy się oczywiście osobom z Ukrainy, oni też już widzą, bo sami dzwonią, no to mówimy, to akurat ta nieruchomość nie jest przeznaczona dla rodziny z Ukrainy. Po prostu właściciele mają swoje wymogi, chcą tylko i wyłącznie osoby z Polski. Mają do tego prawo, nikt tego nie ocenia,
jakby mamy inny wybór, tak? Możemy coś zaproponować. Tutaj odnośnie tego tak naprawdę zmniejszonego liczby mieszkań na rynku szczecińskim, myślę, że te osoby, które tu były, jako mężczyźni najpierw przyjechali, prawda, mieliśmy taki nawał pracowników i to naprawdę były mieszkania, które nie potrzebowały żadnego komfortu. Teraz dojechały ich żony z dziećmi i naprawdę widzimy, że te osoby potrzebują wyższego standardu. One tam nie żyły w jakimś ubogim świecie. Funkcjonowały tak jak każdy z nas. To była też średnia klasa. I nie ukrywam, że te ceny, oczywiście, one mogą szokować, bo tak naprawdę nie spotykaliśmy się z mieszkaniem dwupokojowym za 2900 czy za 3,5 tysiąca. Natomiast to były ceny w granicach 1800 zł. Dwupokojowe mieszkanie to była taka norma 1800, 2200. Ja pamiętam moje czasy studenckie. A, no to, już to było... jeszcze co innego. Prehistoria, ma pani tak rację. 2012 rok, 1300 zł, ulica Żółkiewskiego, tutaj obok studia na Pocztowej, no to teraz za 1300 zł to nie byłoby dla mnie oferty. Za 1300 zł to wtedy pokój, jak najbardziej. Ale taki pokój rozumiem razem z sześcioma innymi tak osobami. Jest, tak jest, mikrokawalerki, jak zwał, tak zwał, ale no tak, to tak ja to wygląda. Podziękuję w sumie. Ale... Tak to wygląda. No nie jest ta oferta, nie chcę powiedzieć, czy jest atrakcyjna, czy nie, bo to jest pewnie subiektywna sprawa, ale rzeczywiście jest to dość skomplikowana sprawa. Panie Mirosławie, osoba z Ukrainy przyjeżdżająca tutaj szuka sobie pracy, próbuje sobie zorganizować życie i myśli pan, że jak zobaczy takie ceny, to będzie myślała sobie, okej, no w tej Polsce to damy radę, czy to będzie raczej ja? Ciężko. I czy często dzwonią osoby z Ukrainy? Tak, tak naprawdę wszyscy nasi najemcy, z którymi mamy kontakt, jak tylko zaczęła się ta wojna, zaczęli pytać o możliwości. Nawet miałem sytuację, że na 29 metrach kwadratowych przez pewien moment było 11 osób, czyli to była taki hub trochę w tych naszych mieszkaniach. Natomiast potem bardzo płynnie się rozlokowywali, pomagali sobie załatwiać pracę i tak naprawdę nie było przez moment braku płynności finansowej, braku jakiegoś takiego, że wyczuwałem, że musiałem jeszcze bardziej pomóc, że tej pomocy było bardzo, bardzo dużo. I tutaj ja od wielu lat też podróżowałem i na Ukrainie bywałem nieraz. Miałem sentyment i od początku stawiałem też na wynajem właśnie tym osobom, słysząc o tym, że jest problem i nie każdy jest tak otwarty. Natomiast w tej chwili myślę, że to są jedni z najlepszych najemców i bardzo solidni. Natomiast jak każdy przekrój społeczeństwa można trafić na różne osoby. I tutaj dla wynajmujących no takim bezpiecznikiem, ja widzę jak ktoś jest przygotowany, to ma kaucję. Wtedy się nie obawiamy, że ta osoba ucieknie i też dużo osób jest przygotowanych na ten wynajem, szczególnie przy tej pierwszej fali uchodźców, gdzie wydaje mi się, że jednak dużo zamożnych osób tu przyjechało albo z takich, które miały tutaj rodziny w Polsce, gdzie i mają na kaucję i te ceny nie są przerażające, bo już mają pracę, a tak naprawdę takie małżeństwo czy nawet tak. Mieszkanie w dwie rodziny w jednym lokalu powoduje, że te koszty się podzielą i będą bardziej komfortowe. Zanim zapytam panią prezes jeszcze, to szanowni państwo, no, pan sam wywołał temat kaucji, no ja zrobiłem wielkie oczy dzisiaj, przyznaję szczerze, przeglądając oferty, 5000 zł kaucji jako standard już w tym momencie. No to rzeczywiście, żeby tak wyciągnąć od ręki. Nie potwierdziłabym tego. Ja akurat myślę, że to jest taka pewnie skrajność, natomiast... Widziałem przynajmniej 2 razy 4 tysiące i przynajmniej 2 razy 5 tysięcy. To może w tych ogłoszeniach, co pozostałe, natomiast dla mnie też w mojej polityce wynajem mieszkań kaucja odgrywa ważną rolę, ponieważ jest takim sprawdzam, czy osoby, które są przygotowane finansowo. U mnie w standardzie to jest dwukrotność czynszu miesięcznego i tak naprawdę to jest weryfikator. Jeżeli ktoś ma tą kwotę kaucji, to znaczy, że jest gotowy na to. Taki jest jak gdyby mój styl i on się sprawdza przez wiele lat. Natomiast każdy do tego podchodzi w swój indywidualny sposób i myślę, że oczywiście to się może zmieniać i dopasowywać, bo pewnie zaraz
będzie taka sytuacja, albo niektóre mieszkania, szczególnie w gorszym standardzie, myślę, że tą kaucję mogą obniżać, albo nawet może być sytuacja, że wydadzą je bez kaucji. Natomiast już jest indywidualne. Weryfikuje to na pewno, tak? Chyba, że to będzie ktoś zaufany. Jedno zdanie pani Katarzyna i kolejne wątki. Chodzi mi o weryfikację, jeżeli chodzi o kaucję. Jest przyjęta tak naprawdę w 90%, jeżeli chodzi o najmy, to uważam, że jest jednokrotność kaucji. Jeżeli mieszkanie jest za 1600, jest to kawalerka plus opłata. Czyli najemca musi się liczyć z kosztem 2000, no bo przeważnie 350 mamy czynsz, plus prąd około 50 zł, jakby to rozłożył na miesiąc. Liczmy, że będzie płacił 2100 zł. To w tym momencie ta kaucja jest zawsze jednokrotnością czynszu. No to jest taki standard przyjęty. Uważam, że bardzo trzeba zwracać uwagę na tą dwukrotność kaucji, dlatego że wtedy najemcy jednak, to jest właśnie wtedy to, wyliczają. To jest 1600. 1600 i 1600. Pamiętajmy, że oni wchodząc na lokal muszą dać kaucję, muszą dać pierwszy czynsz, czynsz administracyjny, to w tym momencie rzeczywiście ten koszt wejścia, uruchomienia umowy to jest minimum 5000 zł przy kawalerce. Natomiast też jeszcze jedną rzecz, tuż bardziej dla osób wynajmujących. My powierzamy klucze o wartości 500 tysięcy, 300 tysięcy, te mieszkania, które oddajemy. I moim zdaniem tutaj każdy powinien sobie postawić właśnie na jakim poziomie będzie chciał oddać te klucze, bo tak naprawdę do tej wielkości środków, na które też ciężko albo nie ciężko pracowali były te osoby. Pani prezes, jeżeli chodzi o tą ofertę mieszkań szczecińskiego TBS pod kątem osób z Ukrainy, które przyjeżdżają do naszego miasta. Czy to jest tak, że te osoby mają jakąś ścieżkę dotarcia do lokali komunalnych, czy to jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić? To znaczy, jeszcze jest za wcześnie, żeby o tym mówić, dlatego że w tej chwili toczą się intensywne prace zarówno w Urzędzie Miasta, jak i w naszej spółce związane z przygotowaniem takiej oferty i dla tych osób właśnie, które przybyły z Ukrainy i które na stałe chcą pozostać w Szczecinie. To jest pierwszy warunek, że się zdeklarują, że tu jest ich miejsce, nie będą w Szczecinie przebywały, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące, tylko znajdą sobie pracę, rozpoczną tutaj egzystencję, w związku z tym taka oferta jest przygotowana. W tej chwili mówić o szczegółach to tylko mogę odesłać do uchwały Rady Miasta z poprzedniej sesji, która deklarowała, że taka oferta będzie i to jest właśnie przede wszystkim oferta mieszkań w zamian za remont z tym wsparciem w ramach programu małych ulepszeń finansowych, czyli taka oferta, która mówi: przywiąż się do tego mieszkania, zapracuj sobie, zostań tutaj na dłużej. W zamian za to my ciebie wesprzemy finansowo w tym największym wydatku finansowym, bo inne rzeczy można też sobie zrobić systemem gospodarczym i to mniej kosztuje, ale i tak to będzie kosztowało po pierwsze czasu pracy takiej rodziny, zaangażowania takiej rodziny, no i po części środków finansowych takiej rodziny. Zgodzę się z Państwem tutaj w tej dyskusji, że pierwsza fala uchodźców z terenów objętych wojną z Ukrainy to była ta grupa średnio zamożnych. W mojej ocenie, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, że przed nami za chwilę będzie kolejna fala uchodźców, może nie w tak olbrzymiej skali, ale mniej zasobnych. I nasza oferta tego zasobu publicznego powinna być właśnie do tych mniej zasobnych skierowana, bo my się istotnie różnimy z ofertami lokali, zarówno pod względem standardu, wielkości, stawek, które są regulowane, no i także potrzeb mieszkaniowych, które musimy brać pod uwagę mieszkańców Szczecina, rdzennych, którzy tu mieszkają, pracują od lat. Jednak te potrzeby mieszkaniowe do tej pory zawsze popyt był większy niż podaż lokali oferowana, czy to przez gminę, czy to przez spółkę w różnych naszych systemach oferowania. Natomiast jesteśmy otwarci i na pewno zrobimy takie ustępstwo, że niektóre kryteria, które do tej pory stosowaliśmy do mieszkańców Szczecina typu okres zamieszkiwania, okres pracy na terenie Szczecina, to tutaj w przypadku uchodźców z Ukrainy tego typu kryteriów nie możemy i nie powinniśmy zastosować ze względu na to, że to jest inna grupa klientowska. Oni dopiero tutaj zaczynają, oni nie mają tutaj swojego
potencjału w zakresie pracy, w zakresie miejsca zamieszkania, no ale też się przymierzamy w takim kierunku, że chcemy też niektóre grupy rodzin wybrane jakby specjalnie wyróżniać. To są rodziny z dziećmi, rodziny z osobami chorymi lub niepełnosprawnymi, bo to jest zawsze grupa, która powinna być w pierwszej kolejności wspierana z zasobu publicznego. Pani prezes, dopytam panią o jeszcze jedną rzecz, trochę zmieniając tutaj wątek, myślę, że państwo też coś dopowiedzą, bo w zapowiedzi do naszej dzisiejszej rozmowy pojawiło się takie pytanie, czy państwo jako szczecińskie TBS macie często, nie wiem, czy problem, czy taki temat, że duże mieszkania z zasobu gminnego, 6- czy 7-pokojowe, są kupowane przez inwestorów i szatkowane na tyle pokoi, ile się da, żeby jak najwięcej tych mieszkań później wynajmować, odnajmować albo w jakiś jeszcze inny sposób zagospodarowywać. To prawda. Takie przypadki się zdarzają. Natomiast w przypadku, o tyle ta sytuacja jest mniej komfortowa dla kupujących niż dla sprzedających, dlatego że przebudowy mieszkań w budynkach wspólnot mieszkaniowych, a takie sprzedaje spółka i gmina też sprzedaje takie, położone są w budynkach wspólnot mieszkaniowych i na tego typu przebudowy zawsze musi wyrazić zgodę wspólnota mieszkaniowa. I tutaj ogół właścicieli stanowi czasami bardzo poważną i istotną barierę w uzyskaniu zgody przez inwestorów na tego typu podziały. W pierwszym okresie, kiedy taka fala rozpoczęła się, że duże mieszkania były dzielone, tak jak pan redaktor powiedział, na 3, na 4, na 5 mieszkań. Słyszałem dzisiaj nawet, że się na 6 w Szczecinie zdarzył podział. Oczywiście 200 metrów może pan podzielić na 6 mieszkań, bo też takie mieszkania są sprzedane. To proszę zobaczyć, to wyjdzie ponad 30 metrów na jedno mieszkanie. To wbrew pozorom... To nie jest tak mało. To nie jest tak mało, jakby się wydawało, ale tak to bywa. Więc mówimy o różnych wielkościach, bo generalnie z zasady sprzedawane są mieszkania powyżej 80 metrów kwadratowych, ale też są duże wolne typu 146, 160. My nawet sprzedawaliśmy 226 metrów takie mieszkanie, ale to akurat ktoś kupił na własne swoje potrzeby, a niekoniecznie w celu jako inwestycja mieszkaniowa. Oczywiście, że tak jest. Natomiast wspólnoty mieszkaniowe w tej chwili zorientowały się i potrafią dosyć istotnie zablokować tego typu inwestycje. My jako sprzedający nie mamy na to wpływu zgodnie z literą prawa, bo nie możemy zastrzec sobie, nie ma warunkowej sprzedaży, pewnie państwo wiecie, albo się sprzedaje, albo się nie sprzedaje, a to co właściciel zrobi ze swoją własnością, to już jest jego wyłącznie pani sprawa. Pani prezes, pani pozwoli, że dopytam pana Mirosława i panią Katarzynę, no bo ja w sumie nie wiem, czy to pozytywnie oceniać, czy negatywnie, bo nie czuję się ekspertem, ale rzeczywiście jest w tym coś takiego chyba dość specyficznego, że kupuje się jedno mieszkanie, dzieli się na 7. Czy takie mikrokawalerki się po pierwsze cieszą zainteresowaniem, a po drugie, jeżeli dochodzi do blokad, to dlaczego komuś to według państwa może przeszkadzać? Wydaje mi się, że jest to dość popularne wśród inwestorów ze względu też na zwrot z inwestycji, ponieważ cena za metr przygotowania takiego produktu jak mikrokawalerka jest stosunkowo niski. Na jednym mieszkaniu zamieniamy jedno w 7, a każde mniejsze, jakie sumujemy i sprzedamy na rynku, będzie droższe niż łączna ten metraż. Natomiast ja nie oceniam, czy to jest dobre, czy to jest złe. Po prostu albo mamy mieszkania takie, które stoją puste i nikt nimi nie zarządza, albo inwestor podejmuje ryzyko, robi to. Oczywiście jest to uciążliwe dla mieszkańców, ponieważ zwiększa się nieproporcjonalnie ilość użytkowników klatki schodowej. Tam są też odprowadzania mediów, też są wyzwaniem i to też często tam są różne urządzenia, które mogą powodować komplikacje u sąsiadów, na przykład poniżej, czy pobór mocy i inne rzeczy. Natomiast inwestorzy, miejsca parkingowe, więc to rodzi problemy. Natomiast co do zasady, jak gdyby nie jestem, jeżeli ktoś uzyskuje zgodę od wspólnoty, kupuje i wprowadza to na rynek przy zgodach wszystkich potrzebnych, no to po prostu jest taka przestrzeń. Czy były takie momenty, że czy to spełnia wymagania
pożarowe i to się podnosiło wielokrotnie. Natomiast generalnie to funkcjonuje, działa. Chyba Szczecin nie jest. Ale chyba nie tylko to. Największym problemem, o którym pan wspomniał przy tego typu inwestycjach, to są części wspólne, czyli mówiąc prosto, instalacje elektryczne, kanalizacyjna i jeżeli jest sieciowe ogrzewanie miejskie, bo wtedy, mówiąc o wspólnotach, że w tej chwili bardzo mądrze do tego podchodzą, to oczekują od inwestora, żeby on daną instalację przystosował do większej liczby użytkowników i innego sposobu funkcjonowania tej instalacji. Czego na początku nie robili, później pojawiły się takie problemy, a w tej chwili też zarządcy, którzy zarządzają, czy zarządy wspólnot mieszkaniowych, po prostu wiedzą, jak należy tego typu zgody udzielać, tak żeby to było z korzyścią dla wszystkich, czyli nie zablokować samego inwestora, ale jednocześnie zadbać o te części wspólne tej nieruchomości. Tak? Pani Katarzyno, mi się Szczecin nie kojarzy jako miasto mikrokawalerek. Czy mnie pani będzie wyprowadzać z błędu i w ogóle jaka jest definicja mikrokawalerki? To znaczy tak, no jeżeli chodzi o Szczecin, nie ukrywajmy, u nas w ogóle nigdy się nie cieszyły też popularnością kamienice. To weszło gdzieś z innych miast, że te kamienice u nich były popularne, a u nas gdzieś te kamienice zawsze były tak spychane. Spowodowane nowe pomysły, te mikrokawalerki, to przyszło nie ze Szczecina, to przyszło z Poznania, z Warszawy, z miast typowo studenckich, dlatego że te mikrokawalerki znalazły po prostu swoich odbiorców, jeżeli chodzi o młodych ludzi. Tak? Dla nich było ważniejsze to, że mają mały pokój, ale mają swoją łazienkę i swój tak zwany aneks kuchenny, nie nazywamy tego kuchnią, to jest aneks kuchenny, który ma mikrofalówkę, ma przeważnie grzejnik elektryczny lub płytę elektryczną. Różnie to jest robione i te standardy też były podchwycone tak naprawdę z innych miast, od innych inwestorów. Poszło to szeroko. Nie ukrywam, uważam, że bardzo dużo jest w Szczecinie mikrokawalek, jeżeli tak by się na to skupił. Nie wiem, ile jest legalnych, do tego to też może być różnie, bo to też było tak przerabiane niestety kiedyś po macoszemu i dopiero później rzeczywiście te wszystkie zarządcy i wspólnoty zaczęli zwracać na to uwagę ze względu na skargi po prostu. Tak? Jeżeli chodzi o największe problemy, to oczywiście no, te młynki, które zapychały kanalizację, zaczęły się robić duże problemy. Więc to generowało problem, zarabiali inwestorzy, dlatego że z mieszkania, za które mogliby dostać, zgaduję, 2,5 tysiąca złotych, dostawali od pokoju 1200 zł, czy tam 1500 zł. Plus moja wyobraźnia zaczyna działać już, tak. Jak pani prezes mówiła, że można podzielić jedno mieszkanie na 6, no to tak, zamiast 3 tysięcy mamy nagle 7200. Tak jest. Wow. I w tym momencie taki inwestor przelicza sobie zakup, kiedy mu się inwestycja zwraca, więc zwraca mu się. Teraz już tak no, przeważnie gdzieś tam te 10 lat mają, to jest już. Ale proszę panie redaktorze zwrócić uwagę, że kupił 226 metrów kwadratowych, więc odpowiednio dużo zapłacił, tak? No tak, no ale jak słychać tak. Przed momentem od pani Katarzyny, pana Mirosława, no, ktoś to robi, więc to jednak musi być biznes. No na pewno jest biznes, nikt nie kupuje. W tej chwili to mogę powiedzieć, że do rzadkości należy, żeby takie duże mieszkania ktoś kupował na swoje własne potrzeby mieszkaniowe, ale ostatnio wydaje mi się, że z tych mieszkań, które my oferujemy, to zaczyna być taki powrót jakby do zamieszkiwania w centrum miasta i jednak w dobrych kamienicach, dobrze utrzymanych, w mieszkaniach gdzieś około 140 metrów do 160 metrów, to klienci kupują dla siebie już teraz coraz częściej, niekoniecznie tylko jako inwestycje. Szanowni Państwo, musimy zbliżać się do podsumowań, ale jeszcze jedno bardzo szybkie pytanie do pani prezes od pana Michała. Kiedy start trzeciego etapu Wrzosowego Wzgórza? Na razie się skupiamy na doprecyzowaniu, do uzupełnieniu oferty na drugim etapie, a trzeci etap jest jeszcze daleko przed nami, więc na razie, szczerze powiem, nie planujemy tego terminu, więc tutaj nie podam nawet przyszłościowego, dlatego że musimy się skupić na zbilansowaniu naszych możliwości finansowych, jeżeli chodzi o budowę nowych mieszkań. I to jest to, co wcześniej powiedziałam, że ceny z przetargów, które mamy w toku, a mamy w tej chwili jeden przetarg w toku, jestem sama ciekawa, jakie te ceny się
okażą, dlatego że już w ubiegłym roku, we wrześniu ubiegłego roku, one były mocno zaskakujące i bardzo wysokie, a teraz znajdujemy się zupełnie w innym świecie gospodarczym i w ogóle w innym świecie po 24 lutego. Szanowni Państwo, temat nieruchomości to jest temat, żebyśmy mogli jeszcze z godzinę tutaj dyskutować, a nam zostało już tylko kilka minut do końca, więc głosem podsumowania, które pan Michał podziękował za odpowiedź. Widzę to cały czas na bieżąco. Pani Katarzyno, chcę wynająć kawalerkę w Szczecinie. Na co muszę być przygotowany i czy będzie łatwo? Pan konkretnie. Tak, ja jestem, powiedzmy, jestem gotowy. Zapraszam. Jutro możemy podpisywać umowę. Nie, dokładnie, kawalerki są. Kwestia tego budżetu. Tak, tak naprawdę jest kwestia budżetu. Ja tak może taką podsumowując. Szanujmy się, jeżeli chodzi o najemców i wynajmujących. Bo jeżeli wynajmujący jest konkretnie podał swoje ceny i najemca to przyjmuje, to też niech mówi prawdę. Jeżeli mówi, że wprowadza się tam w dwie osoby z żoną, zadzwonił i mają jedno dziecko, to niech rzeczywiście się wprowadzą z tą żoną i z dzieckiem, gdzie wynajmujący nie ma problemu, jest zadowolony, wszystko się zgadza. Natomiast nie oszukujmy, sprawdzajmy. Zapraszam również do tego, żeby korzystać tutaj z Agencji Biur Nieruchomości ze względu na gotowe umowy, które zabezpieczają dwie strony. Bo to, co jeszcze na początku mówiłem, czyli te ceny ofertowe z portali internetowych, one są wysokie bardzo. Są wysokie i dokładnie tak samo widać wzrost na każdym. Ja też tutaj porównując, mówię, specjalnie krótki okres, styczeń, luty, to na mieszkania, gdzie nie zmieniło się nic, czyli nie zostały uposażone, nie są lepsze niż były w styczniu, to ten wzrost jest minimalnie 200 zł na mieszkaniu. To jest minimum, które podnieśli tak po prostu wynajmujący od ręki. Tak? Panie Wrocławie, do pana trzeba się w kolejkę zapisać, tyle co pan powiedział. Jeżeli chodzi o wynajem, to jak najbardziej. Natomiast chciałem jeszcze tak pójść trochę w przyszłość, bo za chwilę tak naprawdę wrócą już studenci, którzy też byli szerokim gronem wynajmujących osób. A jeszcze za chwilę dojdą osoby, które muszą już zmienić, muszą wyjść z gniazd jakichś domowych, mają sytuacje nieciekawe. Natomiast Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe i ogranicza młodym, szczególnie osobom, wzięcie kredytu na mieszkanie, bo zawsze to się w ten sposób odbywało. I tych klientów będziemy kierowali na wynajem do momentu uzbierania środków, więc dojdzie jeszcze kolejna nasza grupa. Więc jeżeli mamy, jakby każdy kryzys jest szansą, jeżeli mamy możliwość, to szukajmy może mieszkania jeszcze teraz, oszczędzajmy, a jeżeli mamy możliwość, to wynajmujmy, bo to jest na najem najlepszy moment, albo nawet wyprowadźmy się ze swojego mieszkania do rodziny i wynajmijmy, jeżeli nam jest ciężko, bo wszystkie koszty, które w tej chwili są nam fundowane, które od nas nie zależą, rosną. No i musimy po prostu ten czas, jak każdy czas trudny minie, musimy go przetrwać jak w najlepszej formie. Pan powiedział, że o przyszłości, ale to nie była optymistyczna wypowiedź. Nie była optymistyczna, chociaż dałem tam taki pierwiastek, że jednak, żeby oszczędzać. To też nie jest, o tym mówię, że to nie jest wcale optymistyczne. No nie ukrywajmy, te najmy u nas pójdą naprawdę. Tak jak pan mówi, z tymi kredytami będzie duży problem, zaczynają się wycofywać, to może jednak na te pół roku przyczekajmy, zobaczymy. Natomiast co do dużych mieszkań, tak jeszcze ostatnie zdanie. Mi się wydaje, że właśnie właściciele tych czteropokojowych mieszkań, które były na wynajem i które stały, i one rzeczywiście stały, to teraz przeżywają tak naprawdę swój renesans, bo osoby przyjeżdżające z Ukrainy, oni chcą na razie w kupie, bo dla nich to jest bezpieczeństwo. Więc dla nich te 9 osób wprowadzonych do takiego dużego mieszkania, czy to jest mama z dziećmi, tam jest przeważnie 3 kobiety z dziećmi, gdzie te mieszkania stały, w tym momencie one po prostu się rozeszły jak świeże bułeczki. Pani prezes, głos podsumowania. Na podsumowanie chciałam zaprosić tych, którzy nie mają mieszkania, do oferty mieszkań w ramach za remont, bo są na stronach Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w dwóch zakładkach oferowane przez Gminę Miasto Szczecin, jak i przez szczecińskie TBS w zakładce oferta non-stop, lokale w zamian za remont. I tam jest tak zwany stały wykaz, gdzie wystarczy pójść, otworzyć ofertę, zobaczyć ile co trzeba zapłacić, ile będzie kosztowało. Można nawet zobaczyć zdjęcia. Zapraszamy, pokażemy też mieszkania. Jak Pani prezes, to się opłaca, rozumiem. W mojej ocenie zachęcam do rozważenia.
przynajmniej się opłaca na okres przejściowy, o którym Pan mówił, że ktoś sobie musi uzbierać na własne mieszkanie. Jest to oferta na pewno dla młodych, świetna oferta na ten tak zwany okres dorobku życiowego. Jest to też oferta dla osób starszych, mimo wszystko, których mają na przykład za duże mieszkania, z innych powodów chcą dzieciom mieszkania zostawić. Różnie w życiu bywa w rodzinach, więc naprawdę wydaje mi się, że ta oferta może być zachęcająca. Tylko trzeba się zastanowić, nie patrzeć na same zdjęcia, pójść zobaczyć budynek, jak to wygląda w rzeczywistości, pójść zobaczyć mieszkanie i zastanowić się, czy to jednak nie tędy droga do własnego M. Bo ta oferta jest stała, można w tej chwili właściwie wniosek złożyć i jutro dostać, z ciągu miesiąca dostać, jutro mówię kolokwialnie, skierowanie do zawarcia umowy o remont. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, że przyjęliście Państwo zaproszenie do naszego programu. Pani Katarzyna Kacprzyk, agent nieruchomości, współwłaściciel Biura Świat Nieruchomości. Dziękuję bardzo. Pan Mirosław Król, Król i Partnerzy, Stowarzyszenie Mieszkanicznik, ekspert rynku nieruchomości. Dziękuję Państwu, dziękuję bardzo. Oraz pani Grażyna Szotkowska, prezes szczecińskiego TBS. Dziękuję Państwu, dziękuję bardzo. Ja nazywam się Michał Kaczmarek. Bardzo było mi miło spędzić z Wami wtorkowy wieczór. Zapraszam do śledzenia portalu w szczecinie.pl na bieżąco. Kłaniam się i dobrej nocy.